Witam na kanale Mapicom, matematyczny bank informacji. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam zadania z działu 14, czyli obliczeń praktycznych. Zapraszam do wspólnego rozwiązywania zadań. Zadanie pierwsze. Państwo Malinowcy odnotowali w tabelce comiesięcznie zużycie wody w ich gospodarstwie domowym. Poniżej przedstawiono odczyty z pierwszego kwartału 2021 roku. Oblicz, ile zapłacili Państwo Malinowcy za wodę zużytą w marcu oraz ile średnio litrów wody dziennie zużywali w tym miesiącu. Liczbę dziennego zużycia wody w marcu podaj z dokładnością do całości. Zapisz obliczenia. Zadanie zaczynamy od odczytania z tabelki. Jakie wskazanie licznika w miesiącu marcu mieliśmy? Czyli mieliśmy 134,348. Aby obliczyć, ile było w marcu, musimy od tego odjąć wskazanie licznika z lutego. Ponieważ mamy tutaj wskazania licznika, widzimy narastająco. Czyli odejmujemy 128,408. Możemy odjąć pod kreską. 8 odjąć 8 to 0, 4 odjąć 0, 4. 3 odjąć 4 nie da się, w związku z tym tu pożyczamy. 13 odjąć 4 to 9. Przecinek przepisujemy. 13 odjąć 8 to jest 5. 2 odjąć 2, 0. 1 odjąć 1, 0. Zatem zużycie w miesiącu marcu było 5,94 metra sześciennego. Mamy obliczyć, ile zapłacili za wodę zużytą w marcu. Mamy w tabelce podane ceny za metr sześcienny wody w danym miesiącu. Tutaj jest to 11,50. W związku z tym musimy te 5,94 pomnożyć przez 11,50. Mnożymy, możemy pomnożyć sobie w pamięci pod kreską, jak Wam wygodniej, i otrzymujemy 68,31. I to jest w złotówkach. Czyli za wodę w marcu Państwo Malinowcy zapłacili 68,31 zł. Czyli to jest odpowiedź na pierwszą część. Następnie mamy policzyć, ile średnio litrów wody dziennie zużywali w tym miesiącu. Musimy najpierw zamienić sobie zużycie wody, czyli te 5,94 metra sześciennego, na litry. 1 metr sześcienny to 1000 decymetrów. Możemy sobie pod spodem napisać, że 1 metr sześcienny to 1000 decymetrów sześciennych, czyli 1000 litrów, bo 1 decymetr sześcienny to 1 litr. Czyli mamy 5,94 metra sześciennego, to będzie 5940 litrów. I musimy tą kwotę podzielić na dni, które są w marcu. Marzec ma 31 dni, zatem 5940 dzielimy na 31. Możemy podzielić pod kreską. Odjąć 31. 284, czyli nam się zmieści 9. Mamy 279, czyli tu nam zostanie 5. W 50 mamy 1. Tu 90 na 31, tu mamy 6, czyli mamy 186, czyli tu nam zostanie 4. W 40 zmieści nam się tylko raz, odjąć 31, i tu mamy 9. Mamy podać tą liczbę dziennego zużycia wody z dokładnością do całości, w związku z tym już nie musimy dalej dzielić. Czyli mamy, że 5940 litrów podzielić na 31, to jest w przybliżeniu równe 191,61 litra. I z dokładnością do całego litra, czyli musimy
zaokrąglić tutaj, do tego miejsca, patrzymy na tą liczbę. Liczbę mamy 6, w związku z tym jest większa od piątki, czyli do tej jedynki dodajemy jedną cyfrę, czyli mamy 192 litry. Odpowiedzią w tym zadaniu jest: Państwo Malinowscy zapłacili w marcu za zużytą wodę 68,31 zł i średnio dziennie zużywali 192 litry wody. Zadanie drugie. W tabeli podano cenniki dwóch korporacji taksówkowych. Należność za przejazd składa się z jednorazowej opłaty początkowej i doliczonej do niej opłaty zależnej od długości przejechanej trasy. Pan Jan skorzystał z taksi 1, a pan Wojciech z taksi 2. Obaj panowie pokonali trasę o tej samej długości i zapłacili tyle samo. Ile kilometrów miała trasa, którą przejechał każdy z nich? Zapisz obliczenia. Tu mamy. Pan Jan skorzystał z taksi 1, czyli zapłacił jako opłatę początkową 3,20 plus za każdy kilometr trasy było również 3,20, czyli mamy 3,20 razy x, gdzie x to będzie długość trasy. To jest Jan. Natomiast Wojciech korzystał z taksi 2, cena początkowa była 8 zł i za każdy kolejny kilometr było 2,40 razy również x, ponieważ mamy, że panowie przyjechali taką samą trasę. Czyli tu mamy Wojciech. I pytanie jest, ile kilometrów miała trasa, którą pokonali? Jak to policzyć? Mamy, ile przejechał Jan, ile przejechał Wojciech. Skoro przejechali tyle samo, to te dwie wartości muszą być równe. Czyli piszemy, że 3,20 dodać 3,20x jest równe 8 plus 2,40x. Bo obie trasy były takie same i zapłacili tyle samo. Czyli te oba przejazdy powinny kosztować tyle samo. X przenosimy na jedną stronę, liczby na drugą. I otrzymujemy, że 0,8x jest równe 4,8. Dzielimy przez 0,8. Otrzymujemy, że x jest równe 6. Zatem trasa, którą jechał każdy z panów, miała 6 km. Czyli odpowiedzią jest, że trasa miała 6 km. Zadanie trzecie. Na rysunku przedstawiono kartę z kalendarza na rok 2019. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Zdanie pierwsze. Druga niedziela czerwca 2019 przypadnie w 9 dniu miesiąca. Jak to najłatwiej rozegrać? Pierwsze co? Musimy znać, ile każdy miesiąc ma dni. A później najłatwiej jest zrobić sobie taką samą kartkę z kalendarza, jak tutaj mamy. Tu mamy lipiec, zatem kartka na czerwiec. Piszemy dni od poniedziałku do niedzieli. I tak, lipiec zaczął się w poniedziałek, czyli czerwiec musiał się skończyć w niedzielę. Czyli w niedzielę było 30, ponieważ czerwiec ma 30 dni. I po kolei 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Możemy po kolei wypisać całą kartkę, jednak interesuje nas tutaj niedziela. Czyli mamy 30, 23, odjąć 7 to 16, odjąć 7 to będzie 9 i odjąć 7 będzie 2. Czyli mamy, że druga niedziela czerwca przypadła w 9 dniu. Pierwszą jest 2 czerwiec, drugą jest 9. Czyli faktycznie druga niedziela czerwca przypadnie w 9. Czyli w 9 dniu. Zatem zdanie pierwsze jest zdaniem prawdziwym.
Natomiast w zdaniu drugim mamy, że pierwszy dzień września w 2019 wypadnie w niedzielę. I tu tak samo. Najłatwiej jest zrobić kartkę na sierpień. Widzimy, że lipiec skończył się w środę, czyli sierpień musi się zacząć w czwartek. I teraz tak samo możemy sobie od razu samymi niedzielami. Mamy czwarty, dodać 7 to 11, później 18, 25, mamy 25, tu 26, 27, 28, 29, 30. Sierpień ma 31 dni, zatem w sobotę będzie ostatni i 1 września już będziemy mieć niedzielę. Czyli zdanie drugie jest także prawdziwe. Bo tu pytaliśmy, czy pierwszy dzień września w 2019 roku wypadnie w niedzielę. Czyli również zdanie jest prawdziwe. Zadanie czwarte. Pan Kowalski chciał wypożyczyć samochód. W wypożyczalni otrzymał następującą ofertę. Wypożyczenie samochodu 90 zł za każdy dzień, plus 30 zł za ubezpieczenie na każdy dzień, plus 3 zł za każdy przejechany kilometr powyżej 800 km. Podpunkt A. Pan Kowalski wypożyczył samochód na 12 dni. Łączny koszt wypożyczenia wyniósł 2430 zł. Ile kilometrów pan Kowalski przejechał tym samochodem? Zapisz obliczenia. Czyli zaczynamy od podpunktu A. Pan Kowalski wypożyczył samochód na 12 dni, zatem mamy 12 i teraz wypożyczenie samochodu za każdy dzień było 90 zł. Plus ubezpieczenie za każdy dzień było 30 zł. Czyli codzienny koszt było 90 plus 30. Mamy 12 razy 90 plus 30 to 120, czyli otrzymujemy 1440 zł. To jest koszt za samo wypożyczenie. Natomiast mamy jeszcze koszt za każdy przejechany kilometr powyżej 800 km. Mamy ta 1440 zł, czyli ta opłata za samo wypożyczenie, dodać 3 zł za każdy przejechany kilometr, czyli 3 razy x, gdzie x to będą przejechane kilometry, oczywiście powyżej 800 km, tak jak wynika z treści zadania. I to ma być równe łączny koszt wypożyczenia, czyli 2430 zł. Mamy koszt za wypożyczenie samochodu i ubezpieczenie, dodać liczbę kilometrów i jest równy koszt, który poniósł. Rozwiązujemy równanie z x i mamy 2430 odjąć 1440, czyli 3x jest równe 990, dzielimy na 3 i otrzymujemy, że x jest równe 330, oczywiście kilometrów. Czyli pan Kowalski dodatkowo powyżej 800 km przejechał jeszcze 330 km. Pytanie jest, ile kilometrów pan Kowalski przejechał tym samochodem? Tu przejechał 330 km i tu te kilometry były liczone powyżej 800, więc łączna liczba to jest 800 km, które były darmowe, i dodać te 330 km, za które musiał zapłacić. Czyli łącznie otrzymujemy 1130 km. I odpowiedzią na pierwsze pytanie jest: pan Kowalski przejechał 1130 km. Podpunkt B. Wypożyczony samochód spalał średnio 10 litrów paliwa na 100 km. Cena 1 litra paliwa wynosiła 4,80. Ile pan Kowalski wydał na paliwo? Zapisz obliczenia. Mamy podane, że samochód spalał 10 litrów na 100 km. A my musimy policzyć, ile spalił
na tych kilometrach, które przejechał, czyli 1130 km i spalił x litrów. Mamy teraz proporcje, wymnażamy na krzyż, mamy 100x jest równe 1,130 razy 10. Podzielmy na 100 i otrzymujemy, że x jest równy 113 litrów. Czyli samochód spalił 113 litrów. Cena za litr jest 4,80. Natomiast za 113 litrów mamy x złotych. I to także możemy policzyć jako proporcję. Czyli mamy, że x jest równy 113 razy 4,80. Mamy 113 razy 4,80, co nam daje 542 zł i 40 groszy. I odpowiedzią na to pytanie jest: pan Kowalski wydał na paliwo 542 zł i 40 groszy. Zadanie piąte. Na rysunku przedstawiono układ miejsc w przedziale 8-osobowym wagonu kolejowego i zaznaczono kierunek jazdy pociągu. Edyta z Agnieszką planują zakup biletów na wspólną podróż. Wszystkie miejsca w przedziale są wolne. Edyta chce siedzieć przy oknie, natomiast Agnieszka chce siedzieć przodem do kierunku jazdy. Podaj wszystkie możliwości wyboru miejsc spełniające jednocześnie powyższe warunki. Zapisz rozwiązanie. Zatem tak. Edyta chce siedzieć przy oknie. Czyli Edyta może zająć miejsce 45 bądź 46. Natomiast Agnieszka chce siedzieć przodem do kierunku jazdy. Czyli Agnieszka może zająć miejsca 42, 48, 44 bądź 46. I rozwiązaniem tego zadania jest tak naprawdę sparowanie wszystkich możliwości. Czyli mamy, jeśli Edyta wybierze miejsce 45, to Agnieszka może siedzieć na miejscu 42, 48, czyli 45 i 48, 45 i 44 i 45 i 46. Tu mamy takie cztery możliwości. Natomiast jeśli Edyta usiądzie na miejscu 46, to wtedy Agnieszka może usiąść na 42, 48 i 44. No na tym już nie może, no bo na tym siedzi Edyta. Więc tu będą trzy możliwości. Czyli 46 i 42, 46 i 48, 46 i 44. To są wszystkie możliwości miejsc, które spełniają powyższe warunki. I jest to rozwiązanie tego zadania. Zadanie szóste. Firma przesyłkowa Wielpak korzysta z paczkomatów do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek przez klientów. Maksymalne wymiary prostopadłościennej paczki, którą można nadać za pośrednictwem tej firmy, wynoszą 38 cm na 41 cm na 64 cm, a masa przesyłki nie może być większa niż 25 kg. W tabeli zapisano wymiary i masę czterech paczek. Które z tych paczek mogą być nadane przez paczkomat tej firmy? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Tu musimy każdą paczkę rozważyć z osobna. I tak, pierwsza paczka ma wymiary 37, 41 i 66. A do paczkomatu mieści się przesyłka 38, 41 i 64. W związku z tym ta paczka się nie zmieści, ponieważ ten ostatni wymiar jest większy. Powinien być maksymalnie do 64, a jest 66. Zatem pierwsza paczka się nie zmieści. Sprawdźmy drugą. Druga paczka ma wymiary 38, 38, 59. Czyli 38 pasuje, 38 również, 59 cm także. A masa przesyłki 25 kg. Czyli mieścimy się w normie, tutaj może być nie większa niż 25. 25 jeszcze może być. Czyli druga paczka się zmieści. Trzecia ma wymiary 35, 40, 64. Widzimy, mieścimy się
w normach, natomiast masa jest 26 kg. Czyli paczka nie może być wysłana paczkomatem, bo jest cięższa. Czyli trzecia też się nie mieści. I czwarta. Mamy 26, 39, 63. Tu mieścimy się w normach. I waga jest 22 kg, czyli też pasuje. Zatem czwarta paczka również może zostać nadana tym paczkomatem. Zatem prawidłową odpowiedzią mamy 2 i 4. I jest to odpowiedź D. Na tym kończymy zadania z obliczeń praktycznych. Zapraszam do obejrzenia innych filmików dotyczących zagadnień, które pojawią się na egzaminie ósmoklasisty. Pozdrawiam, Martyna z Mabicom.